Dobry, dzisiaj odpalamy C335 wersja eksportowa. Od nowości u nas w kraju tutaj. Gdzieś to 10 czy 15 lat stało w pokrzywach. Tak, panie Janku? W lesie. W lesie. W buszu. Zaniedbane. Trochę. Nieszczęśliwe takie. No i do poprawek. W sumie ogólnie silnik się kręci. Wtryski sprawdzone. Olej wymieniony. Wypukany silnik. Mały pomocnik. Babcia poszła do domu. Chłodnica cieknie, pompa wody cieknie. Brak prądu na instalacji. Nowe filtry paliwowe założone. Wtryski, tak jak mówiłem, sprawdzone. Będziemy próbować zaraz pompka ręczna. Inna, bo ta była umarta. No i będziemy zaraz próbować to odpalić tam. No możesz próbować. Obydwa przykręcone? Co? Obydwa przykręcone? Gamo, odprężnik jest w górze. Jeszcze na razie. Nie, nie, niech on pokręci. Jak zacznie kopcić, to dopiero. No i dobra. Kula myszy. Szalu, kurwa, kurwa. Nie. Robota! Jak po 15 latach czy 20 w podszywach nie jest tak źle. Nie wziąłem zegara do ciśnienia oleju. Lampki nie działają, bateria nie żyje. Ale jak słychać, jak to chodzi. Zalany był naftą silnik, żeby odpuściło. Myślę, że coś może tutaj się to pokazuje, to nafta, będzie nic więcej. Dokładnie. Albo niespalone paliwo, głowica i wtryski. Jeszcze raz. No, ale zobaczymy, coraz lepiej zaczynamy. A to by było na tyle.